tam w kolejnym filmie wpadłam na troszkę, zdążyłam jeszcze do Maison Store, co prawda nie na długo, dlatego że muszę jeszcze zdążyć do kardiologa. Natomiast jest nowa marka, są cztery nowe zapachy, jeżeli chodzi o Panadora, i jest nowa marka, ustaliłam, że z Szwajcarii. Sześć zapachów, nazwy zapachów powiązane z kolorami. Tak jak rozmawiałam z panią Iwonką, generalnie podobnie jak z Tobą, z Neandertal, czyli zdecydowanie trzeba sprawdzać na skórze. Bloter pogubi wszystko, przekłamie, nie ukaże i tak dalej. Ale już powiem szczerze, bloterkowo wytypowałam takie najbardziej imune. I zaaplikowałam sobie na skórę Golda i Purple. Od razu w takim pierwszym zetknięciu Silver i Gold mi podeszły, później dołączyło też Purple, później w zasadzie też i Black. Co ciekawe, czytałam, były takie zestawy nut, które totalnie by nie sugerowały, że to będzie zapach dla mnie, ale akurat w ujęciu tej marki takie zestawienie wydźwięk ma bardzo udany. Tak jak rozmawiałam, właśnie one są takie szlachetne, wyważone, takie noszalne, a jednocześnie takie niekrzykliwe, ale zauważalne, nienudne, jakościowe. Powiem szczerze, na pewno posprawdzam mocno ten Silver, Gold. Gold ma być mi taki trochę remontowy i rysowy. Silver ma tak wszystko, praktycznie co nie lubię. Tak sprawdziłam, to jedynie drewno z morza, lotos i fiołek z nut takich przeze mnie lubionych, a reszta nie. Ale wydźwięk jest przepiękny, szlachetny, taki urokliwy. A w ogóle, jeżeli chodzi o purpur, to na papierze najpierw skreśliłam, bo chwilę wróciłam tego papierka i zaiskrzyło. Skończyło się, że właśnie ten zapach zaaplikowałam na skórę. I powiem szczerze, poszło to w stronę taką bardzo gładko, szlachetnie, kobieco, drzewno. Coś na zasadzie takiego szlachetnego, trochę słodszego. Trochę słodszego, ale takiego gładkiego, wyważonego, nieprzebrudzonego efektu zegarowego. Z zegarem generalnie nie przepadam, ale to jest taki wydźwięk, taki trochę drzewno, balsamiczny, elegancki. Nie zahacza o taką przebrudzoną stronę, nie ma w nutach agaru, ale po prostu jakieś nuty drzewne dają całościowo taki efekt. Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia z Black, tam są generalnie białe kwiaty. One idą w taką stronę trochę gumową, to też jest olibanum, trochę przypraw. To ma być mi taki białokwiatowo-tropikalno-gumowy, ale nie idzie w stronę kokosowości. Nie idzie w taką stronę typowo białokwiatową. Nie idzie w stronę taką opalaniową, olejkowo-opalaniową. A ta gumowość jest tutaj naprawdę mocnym atutem. Mam próbeczki, poprawiam włosy, bo wiatr co chwilę przeszkadza. Tak naprawdę mam próbeczki, będę sprawdzała na skórze. Na pewno zacznę od tych najbardziej w moich klimatach. A pierwszy chyba White ma nazwę. On jest w takim wydaniu kosmetycznym. A Azur jest takim trochę różano-agarowym, ale nie nazbyt agarowym, a tam faktycznie agar w nutach jest.